Dzisiaj jest niedziela, 10 sierpnia, ja się nazywam Robert Richter i zapraszam na krótkie podsumowanie sytuacji na rynku. W pierwszej kolejności spojrzymy na WIG20 oraz inne indeksy giełdowe, następnie przejdziemy do spółek z polskiego parkietu, a na koniec przeanalizujemy sytuację na rynku ropy i złota. Zapraszam. Zaczynamy oczywiście od indeksu WIG20. Tutaj jeśli chodzi o informacje z poprzedniego tygodnia, to najważniejsze kwestie to oczywiście sankcje Rosji wobec Zachodu, które niestety o wiele mocniej niż w Europie czy w Stanach Zjednoczonych biją w Polskę, ponieważ w niektórych obszarach naszej wymiany z zagranicą Rosja jest dla Polski ogromnym partnerem handlowym. To oczywiście ciąży nie tylko warszawskiemu indeksowi, ale także parkietom zagranicznym, o których już za chwilę. Druga sprawa to są zapisy do OFE i tutaj mamy pozytywną niespodziankę, ponieważ jak się okazuje do otwartych funduszy emerytalnych zapisało się już 2 miliony i 200 tysięcy ludzi, czyli o wiele więcej niż na początku się spodziewano. Z tego co pamiętam, ZUS jakiś czas temu jeszcze mówił o tym, że prawdopodobnie ta liczba to będzie około miliona. No i to oznacza, że miesięcznie na giełdę poprzez OFE będzie płynąć już dwukrotnie więcej kapitału niż dotychczas zakładano. Mimo to sytuacja polskiego indeksu wygląda jak wygląda, bo to już na pierwszy rzut oka widać, że nie jest dobrze. Teraz zatrzymaliśmy się w okolicach 2300 punktów, czyli takiej silnej bariery, od której już od jakiegoś czasu, już właściwie od ponad roku, indeks się odbija, z tym, że dynamika tych odbić jest coraz mniejsza i to oczywiście martwi. W następnym tygodniu jest szansa, że zobaczymy kolejne takie odbicie, a w tym przypadku najważniejsze punkty na wykresie to będzie poziom szczytu z tego tygodnia, czyli 2370 punktów oraz spadkowa linia trendu wyznaczona po poprzednich szczytach. I w tych miejscach należy kurs z większą uwagą obserwować, ponieważ jeśli w tym miejscu znowu zawróci, znowu ruszy w dół, to będzie bardzo prawdopodobne, że w końcu przebijemy się przez te 2300 punktów w dół i ruszymy w okolice 2200 czy 2180 punktów. Na ten moment myślę, że poziom 2300 punktów przebijemy w dół, a czy to będzie w następnym tygodniu, czy może w kolejnych, to już będzie zależało od tego, jak indeks, jak inwestorzy będą się zachowywać w okolicach tych dwóch kresek, o których wcześniej mówiłem. Jeśli chodzi o indeks S&P, to tutaj widać, że jak na razie nie mamy powodów do paniki, bo chociaż ostatnie dwa tygodnie to jest dość mocna wyprzedaż, to jednak nadal poruszamy się w ramach ograniczenia tego wzrostowego kanału cenowego. Tutaj do tych spadków swoje 2 grosze dorzucił minister Sikorski i pisał o tym Szymon Nowak w jednym ze swoich komentarzy na Inwestio. Nasz minister w wywiadzie stwierdził, że pod granicą z Ukrainą na terenie Rosji stoją rosyjskie wojska gotowe do tego, żeby na jej teren wkroczyć lub tylko po to, żeby wywrzeć na nią presję. No i te słowa były przekazywane później przez wszystkie największe agencje informacyjne i w konsekwencji amerykańskie indeksy zniżkowały tego dnia o około 1%. Jeśli chodzi o sam indeks, to tutaj widzimy, że mamy strefę wsparcia, od której zanotowaliśmy dość mocne odbicie. Teraz czekamy na dotarcie do strefy oporu w okolicach 1950 punktów i tam zobaczymy, czy inwestorzy mają zamiar kontynuować te spadki, to znaczy zakończyć korektę tego krótkoterminowego trendu spadkowego i dalej ruszyć w dół, czy może przebić ten poziom i ruszyć w stronę historycznych szczytów. Według mnie
raczej dotrzemy do tego poziomu i odwrócimy się dalej w dół, żeby dotrzeć co najmniej do tej strefy wsparcia, od której już się odbiliśmy. Prawdopodobnie będzie to w okolicach jeszcze tej wzrostowej linii tego kanału cenowego i tam zobaczymy, jakie inwestorzy mają plany na następne tygodnie. Na indeksie DAX sytuacja wygląda o wiele, wiele gorzej, bo tutaj już procentowa korekta jest dwukrotnie większa niż na S&P, bo osiągnęła ona już 10%. To jest także ponad 20% tego całego ruchu od przeceny w 2011. No i obecnie zatrzymaliśmy się w strefie wsparcia w okolicach 9000 punktów. Wydaje mi się, że możemy zobaczyć w tym miejscu, że bardzo prawdopodobne jest to, że zobaczymy w tym miejscu odbicie, ponieważ ostatnia piątkowa sesja w Stanach Zjednoczonych była wzrostowa, a te wzrosty miały miejsce już po zamknięciu giełd w Europie, więc może to sprowokować co najmniej krótkoterminowe odbicie i ja się spodziewam, że możemy zobaczyć w tym miejscu jakieś większe odreagowanie, być może jakąś konsolidację i to od sygnałów, jakie będzie dawał indeks, będzie dawał kurs indeksu, będzie zależało od tego, w którą stronę ruszymy. Jeśli spadniemy znowu w okolice 9000 punktów, to koniecznie musimy obserwować zachowanie w tym miejscu, ponieważ przebicie tego poziomu może skutkować mniej więcej tej samej wielkości spadkiem jeszcze niżej, czyli już w okolice 8400 punktów, a być może nawet i 8000. Tutaj mieliśmy ponad rok temu konsolidację, ale na ten moment wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne, ponieważ wtedy korekta wyniosłaby jakieś 20%, czyli niewiele mniej niż w 2011 roku, kiedy chwiała się cała strefa euro i zastanawialiśmy się, czy się przypadkiem nie rozleci. Spośród spółek, które w tym tygodniu publikowały wyniki za drugi kwartał, wybrałem trzy duże banki, czyli Alior, ING i Pekao. No i co ciekawe, tylko jeden z nich zaraportował wzrost zysku netto względem drugiego kwartału 2013 roku. I co ciekawe, był to jedyny bank, który podczas publikacji swoich wyników, którego cena akcji podczas publikacji wyników tak mocno zniżkowała. Był to ING Bank Śląski i od tego banku sobie zaczniemy. Cena akcji Banku Śląskiego znajduje się w silnym trendzie wzrostowym już od połowy 2011 roku. W tym czasie udało się podwoić wartość jednej akcji. No i obecnie widzimy krótkie zatrzymanie w okolicach 130 punktów. Tutaj od kilku miesięcy cena wyrysowuje taki trójkąt. To jest właściwie chorągiewka, która sygnalizuje wybicie w górę i dalsze wzrosty. No ale jak widać, bardzo pozytywne wyniki banku, bo zysk netto na poziomie 280 milionów złotych to jest wzrost rok do roku o 30%. W dodatku, jak zaznaczała prezes banku, dynamika wzrostu na rynku depozytów i kredytów ma nadal przekraczać wzrost branżowy. No to jednak nie wpłynęło na przyspieszenie realizacji tego scenariusza. Obecnie odbijamy się od wsparcia na poziomie 125-126 punktów. No i niewykluczone, że to odbicie w górę nastąpi już niedługo, bo jeśli nie teraz, jeśli cena jeszcze raz spadnie w okolice 125 punktów, to trafi w końcu nie tylko na dolne ograniczenie tego trójkąta, ale także wzrostową linię trendu, więc to będzie już bardzo silny sygnał do tego, żeby kontynuować wzrosty. W razie gdyby cena jednak przebiła te linie w dół, to możemy oczekiwać spadku nie tylko w okolice wsparcia na poziomie 120-122, ale także nawet w okolice 116 czy jeszcze niżej, ponieważ to są silne sygnały wzrostowe, a ich zanegowanie będzie tak samo silnym sygnałem do tego, że cena akcji jednak
jednak będzie spadać. Jeśli chodzi o cenę akcji Alior Banku, to tutaj sytuacja wygląda nieco inaczej. Zamiast trendu wzrostowego mamy trend boczny. W dodatku zysk banku względem zeszłego roku praktycznie się nie zmienił, więc nie mamy tutaj fundamentalnych impulsów do jakichś mocniejszych wzrostów. Cena obecnie porusza się pomiędzy poziomami 85 i 75, więc ten ruch powinien być kontynuowany, a wybicie którejś z tych stref powinno określić kierunek ceny w kolejnych kilku tygodniach. Przebicie 75 zł w dół to prawdopodobnie ruch nawet w okolice 66 zł. Z kolei gdybyśmy teraz od tych 75 kontynuowali odbicie i przebili poziom 85 zł w górę, to będzie bardzo fajny sygnał do ataku na poziom 100 zł, a nawet wyżej, ponieważ mielibyśmy wtedy w okolicach 75 zł podwójne dno, a więc bardzo fajny początek dla takiego bardziej, dla takiego długoterminowego trendu wzrostowego. To jest oczywiście historia następnych tygodni, a być może nawet miesięcy, ale myślę, że na pewno warto jest teraz szczególnie sytuację spółki obserwować. Zysk netto banku Pekao S.A. spadł w drugim kwartale o 5% rok do roku do poziomu 685 milionów złotych. Cena akcji obecnie znajduje się w okolicach strefy wsparcia na poziomie 165 punktów. I to jest strefa, z którą cena akcji miała bardzo duży problem, z przebiciem jej cena akcji miała bardzo duży problem w 2013 roku, więc bardzo możliwe jest, że zobaczymy tutaj odbicie i kontynuację trendu wzrostowego. Niewykluczone jest też, że cena przebije ten poziom w dół i dotrze do wzrostowej linii trendu i dopiero tam odwróci się w górę. Niemniej no, nadal zachowany scenariusz jest wzrostowy, ponieważ taki trend panuje na akcjach banku już od dłuższego czasu, a o jego odwróceniu mówilibyśmy dopiero wtedy, kiedy ta linia tutaj zostałaby przebita w dół. W przypadku odbicia w górę największe problemy powinniśmy mieć, cena akcji powinna mieć na poziomie 180 zł i oczywiście na poziomie tych poprzednich szczytów, czyli są to już okolice 200 zł za akcję. Skoro już mówimy o bankach, to spójrzmy sobie też na indeks WIG banki, czyli na indeks sektorowy. Tutaj także mamy korygowany trend wzrostowy, a obecnie cena dociera do wzrostowej linii trendu. W dodatku w okolicach strefy wsparcia na poziomie 7770 punktów, więc najprawdopodobniej powinniśmy zobaczyć w tym miejscu odbicie. No i oczywiście ruch w górę, co najmniej do poziomu 8540 punktów, gdzie cena w okolicach szczytów spędziła dość dużo czasu. Przebicie tej strefy 777 punktów w dół może skutkować ruchem co najmniej w okolice szczytów z 2011 roku, czy nawet niżej, i zatrzymywać się dopiero w strefach wyznaczanych przez zniesienia Fibonacciego 50 oraz 61 i 8. No niemniej, tak jak mówiłem wcześniej, mamy trend wzrostowy, więc o wiele bardziej prawdopodobne jest odbicie. A punkt, w którym cena znajduje, kurs indeksu znajduje się teraz, wydaje się najlepszym miejscem, żeby takie odbicie zrealizować. Z dwóch ciekawych informacji z tego tygodnia, które przygotowałem, jedna dotyczy informatycznej spółki Netmedia. Tutaj zarząd spółki poinformował, że pierwszy etap skupu akcji własnych został zakończony. Do tej pory z rynku ściągnięto 1 200 000 akcji po cenie 3,60 zł, a łącznie spółka ma zamiar wykupić nie więcej niż 3 miliony akcji. Sama cena odbija się od jakiegoś czasu od poziomu właśnie 3,60 zł, jednak jak widać ta dynamika jest coraz mniejsza, więc wszystko wskazuje na to, że ten poziom zostanie przebity w górę, a zwiększony popyt nie tylko ze strony inwestorów, ale także ze strony samej spółki może ten proces przyspieszyć.
W momencie przebicia tego poziomu kolejne kłopoty czekają na inwestorów w okolicach 4,16 zł, ale wtedy będziemy już powyżej poziomu 3,60 zł, więc te okolice staną się dla inwestorów wsparciem, które w 2011 roku zatrzymało bardzo silną wyprzedaż, a więc będzie to bardzo dobra podstawa do tego, żeby atakować nie tylko poziom 4,16 zł, ale także kolejne poziomy zaznaczone na wykresie. Ostatnia ze spółek na dzisiaj to jest Grupa Kęty. Tutaj mieliśmy informację, że spółka na początku roku przedstawi strategię na kolejne 5 lat. Ta strategia będzie uaktualniona o wydarzenia na Ukrainie, a to oczywiście z powodu, że duża część sprzedaży firmy pochodzi właśnie ze wschodu. Akcje firmy były zresztą bardzo mocno wyprzedawane w trakcie eskalacji konfliktu na wschodzie. Tutaj po dotarciu do przyspieszonej linii trendu cena została natychmiast wyciągnięta w górę, co znaczy, że popyt na akcje mimo fundamentalnych zagrożeń był duży. No i inwestorzy cały czas pokazują, że są zdeterminowani do tego, aby poziom 230 zł przebić w górę. Taki scenariusz utrzymujemy, nawet jeśli ta linia trendu zostanie przebita, ponieważ ona jest dość dynamiczna i tutaj trudno, żeby cena akcji spółki rosła w takim tempie. Negatywnym sygnałem będzie dopiero przebicie poziomu 200 zł w dół, ale trzeba pamiętać, że cena nadal będzie znajdowała się powyżej linii trendu wzrostowego i to dopiero jej przebicie będzie świadczyło o możliwej zmianie trendu na spadkowy. Tutaj bardzo dużym zagrożeniem jest oczywiście sytuacja na Ukrainie i jeśli ktoś jest zainteresowany akcjami tej spółki, to powinien zwracać uwagę nie tylko właśnie na wykres, ale także na to, jakie informacje ze wschodu do nas napływają. Na koniec spojrzymy jeszcze na rynek surowców, konkretnie na cenę jednej baryłki ropy WTI oraz cenę uncji złota. No i zaczynając od ropy, widzimy tutaj trend wzrostowy w bardzo szerokim kanale cenowym. W dodatku cena dotarła właśnie w okolice jego dolnego ograniczenia. Dodatkowo w strefie wsparcia na poziomie 97 dolarów za baryłkę, więc myślę, że warto tutaj w tym momencie rozważyć otwarcie pozycji długiej, ponieważ zabezpieczenie takiej pozycji znajduje się w niedalekiej odległości od ceny, a więc podejmujemy tutaj niewielkie ryzyko. No i zgrupowanie takich dwóch sygnałów to jest dość silny sygnał do tego, żeby cena nam się odbiła tutaj co najmniej do poziomu 101 dolarów, bo tutaj mamy tą linię trendu, która będzie dla ceny wsparciem. No a pamiętajmy, że jeśli cena jakiegoś instrumentu porusza się w kanale cenowym, to zwykle po odbiciu od dolnego ograniczenia zatrzymuje się dopiero na górnej kresce. Jeśli chodzi o cenę złota, to ona również porusza się w ramach ograniczeń formacji. W tym wypadku jest to trójkąt. No i tutaj oczywiście wybicie z tego trójkąta określi kierunek ruchu w następnych tygodniach. Na ten moment ciężko jest jednoznacznie powiedzieć, w którą stronę cena powinna się wybić. Tak długo jak inwestorzy respektują tą dolną, przyspieszoną linię trendu, to tak długo raczej wybijemy się w górę. Natomiast w piątek widać, że inwestorzy mieli problemy z przebiciem się przez strefę konsolidacji z czerwca tego roku, więc niewykluczone, że kolejny test tej linii zobaczymy już w następnym tygodniu. No i od zachowania w tym miejscu będzie zależało to, które ograniczenie tego trójkąta zostanie osiągnięte w następnej kolejności. Po przebiciu tej linii w dół oczywiście cena powinna spaść gdzieś mniej więcej w okolice 1270 dolarów za uncję. Jeśli zaś inwestorzy odbiją się od tej linii, no to powinniśmy już wtedy bardzo prawdopodobnie osiągnąć poziom około 1330 dolarów. I to już wszystko na dzisiaj. Ja za uwagę serdecznie dziękuję i zapraszam za tydzień.